Witam serdecznie. Jestem w lesie w okolicach Szprotawy razem z drużyną, która idzie przede mną. I dzisiaj zwiedzamy jeden z większych kompleksów wojskowych pozostałych po wojskach radzieckich, a ściślej mówiąc porzucone, opuszczone radzieckie lotnisko wojskowe. Dobra, znaleźliśmy budynki w lesie. Za mną jest hangar, w którym stacjonowały samoloty. A tu jest budyneczek, zaraz po lewej stronie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Z przekutym wejściem gdzieś dalej jest korytarz i są jakieś pomieszczenia, które idą w głąb góry. No i spróbuję zaraz z ekipą wejść do środka i zobaczyć, co to jest. Kuba, przejdziesz z tym plecakiem? Prawa? Wszędzie, tylko kuba, tam. A tam w lesie chyba się okaże za chwilę. No właśnie, bo światło słoneczne. Ale widać, że tutaj przychodzą i też się strzelają, bo wiszą parczki. Brzmią łuski. Co? Brzmią łuski porozrzucane gdzieś. Ale widzisz, że są pocisków. To jest śrutówka jakaś. Nie. Aha, mówisz tu na ścianie. Ja na to nie patrzyłem tylko na tarczę, która leżała obok. To są pociski normalnie. Czyli ktoś sobie wyćwiczy. Pocisk. Tak oto, jak to widać, jednostka, hangary, a budynki, powiedzmy, mieszkalne, w których stacjonowali żołnierze, te, w których w tej chwili jesteśmy, są wewnątrz góry. Góry, może góry to nie jest właściwe słowo, nasypu. No i tutaj elegancko widać, że wszystkie pomieszczenia są zrobione w takim samym budynku konstrukcji kopułowej jak hangary na samolot, tylko w środku są postawione ścianki ziołowe i są zrobione z tego normalnie koszary. Widać sufit, no i widać drugie piętro, ale na razie nie mamy koncepcji, jak na to drugie piętro wejść. A to już nie jest część mieszkalna zdecydowanie. Здравствуйте. O, niepotrzebnie się tam przyciskaliśmy w takim razie, bo widać, że kawałek dalej było wejście. Sądząc po butelkach, po trunkach, które tutaj znajdujemy, dość często ktoś tutaj bywa, bo trunki są współczesne, bynajmniej nie poradzieckie. Drugi taki sam? Wydaje mi się, że sobie utrudniliśmy wejście i weszliśmy najtrudniejszym możliwym sposobem. Można było się tutaj dostać dużo łatwiej. Piękne okoliczności przyrody. Przeszliśmy około 2 km
przez las. I to taki gęsty las. I nikt by nie podejrzewał, że w tym lesie może stać coś ciekawego. Na razie doszliśmy do pierwszego budynku. Oto on. Ale uwierzcie mi, to jest dopiero początek tego, co tutaj ciekawego uda nam się zobaczyć. I tutaj mamy takie ciekawostki. I na pewno do wszystkich sobie wejdziemy, albo przynajmniej postaramy się wejść. Bo jeżeli to jest ten obiekt, o którym myślę, to będziemy mieli naprawdę sporo chodzenia. A wiesz, co mi przypomina ten budynek? Może to wychodzić. Biedrusko. I ten, co wchodzi... No, ten. Ten, co wchodziliśmy pod ziemię, to... Uwaga, dziura. O! Ukryty, kurczę, schowaj. Tu są buty Andrzeja. Jakby ktoś chciał, zobaczyć, że bardzo. Jeden. Andrzej wszedł i nie wyszedł. Teraz zaczynają się naprawdę schody. Ciekawe rzeczy są dopiero tam. No wejdź. Ja pójdę jako ostatni. To sprawa jest stabilna. To sprawa jest stabilna. Szkoda czasu. Ale? My zostajemy. Czekamy. No ale to... Jak sobie weszliście, to sobie kurde tam siedzi. A z tamtej strony jak jest wejście? No to trochę mam do przejścia, żeby ich złapać. Podchodzimy z drugiej strony. Część weszła tędy. Nie podejdziemy z drugiej. Tak będzie bezpieczniej na pewno. Dobra, jesteśmy w środku. Trochę to trwało, bo otwór, przez który się pchaliśmy, był dość mały, ale weszliśmy. Wychod ze strzałką. Bo zabawa to się dopiero zaczyna. Tu jest... Najpierw mamy jeden rząd. Całe jedno piętro u góry. A tam... Jak widzieliście, jest zejście, kolejne piętro w dół. Gdzie my jesteśmy w ogóle w tej chwili? My w tej chwili jesteśmy w tajnym pomieszczeniu pod ziemią. 42 metry. Teraz będziemy zwiedzać tajną bazę radziecką w Wilkocinie. Tak jest. Wypoczyliśmy jednego radzieckiego wojskowego z Gruzji. To wychował się pod sandomierzem włoskim. Teraz schodzimy do Narni. Kolejne 20 metrów. No to uwaga na nogi. I zielone, piękne płytki. Widać kunszt tych, którzy to murowali. Tak, jest naprawdę genialnie zrobione.
Ale gdzie byś nie poszedł, czy na górę, czy pod ziemię, czy miejsce opuszczone, czy nieopuszczone, to gorzką rządkową, cetuchnę, czy jakąś inną zawsze znajdziesz. Korytarze sobie zrobili takie niziutkie, ale schody jak dla konia. Tu będzie ciężko zejść, żeby się nie piznąć. To nie jest kaszary. Co jest tam, jakiś parkurowiec? Jest wyjście ewakuacyjne? No bo to jest takie samo pomieszczenie jak w Biedrusku tam. Zamurowane. Na pewno. Się przewijało i... Aha. Co tam jest? Wyjście? Wyjście ewakuacyjne powinno być, nie? No, no tak. Ciekawie. Ekipa przeciska się przez kratę. Idziemy dalej. Mamy kolejne setki metrów kwadratowych pomieszczeń i korytarzy do sprawdzenia. Zamurowane. Zamurowane. Cały czas kręcimy się w pobliżu powierzchni ziemi i tutaj mamy kolejne wyjście, tak jak widzieliście. Ale zamurowane. Tyle tylko, żeby można było przejść jakimś pewnie zwierzętom leśnym, które ewentualnie by tutaj utknęły i nietoperzom. Tu jest światło, zobaczymy co tu jest. Jak chcemy wyjść, możemy tędy. Chodzimy z dziury jak jakieś krety.
Niesamowita jest ta ilość tutaj tych korytarzy, naprawdę. Elegancko. Witam serdecznie. Witamy na powierzchni. Jest ciepło? Jest. Ile tam chodziliśmy? 16 godzin. Nie. Długo, długo nam zajęło. 16 godzin to jest za długo, zdecydowanie. No. Długo mi się wbiło w wód. Kurwa. 16 godzin pod ziemią. Niewiarygodne. Jakaś pani zostawiała plecak na mojej ścieżce po drugiej. I podejrzewam, że od tego czasu, jak wchodziliśmy do środka, to drugi raz jest jasno już. Są tu jeszcze jakieś ciekawe schrony, bo mało mi chyba troszeczkę. Ten upał strasznie przeszkadza, a pod ziemią jest tak przyjemnie chłodno. Idziemy przesieką przez las, około kilometra, przynajmniej takie są wskazania telefonu, żeby dostać się do kolejnego bardzo ciekawego obiektu, który znajduje się tutaj w lesie. Ja szczerze powiem, zgubiłem się już kompletnie, bazujemy tylko na tym, co pokazuje nam telefon i tylko wtedy, jak pokazuje i jak nie gubi zasięgu. Chwila odpoczynku w lesie. Bo teraz będzie przed nami przesieka, przez którą musimy przejść i podejść pod górę. I teoretycznie tam już powinno być nasze miejsce docelowe. Ale w związku z tym, że jest znowu 30 stopni w cieniu, to marsz w otwartym słońcu naprawdę wykańcza. Więc chwilę odpoczynku teraz w cieniu. I idziemy dalej. Słuchajcie. Jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce. I powiem wam tak, MRU znają wszyscy, nieważne, interesujesz się bunkrami, nie interesujesz się bunkrami, wiesz co to jest Międzyrzecki rejon umocniony, wiesz co to są umocnienia w okolicach Międzyrzecza, ale tego miejsca tutaj... Chcesz tam zobaczyć? Tam jest jakaś droga, bo tam samochód jedzie. Tu jest wejście, ale patrzę, bo tam jakieś auto jedzie, wiesz? Jakiś biały bus, to jakby kamper? Dobra, wracając do tematu. MRU znają wszyscy. Ale trafić w to miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili... Zasługa Michała, że tutaj dotarliśmy. Bo nawigował i znaleźliśmy to miejsce. Ale generalnie, naprawdę... Sam środek niczego. Od samochodu odeszliśmy dobrych kilka kilometrów w głąb tego lasu. No i tutaj znajduje się bunkier dowodzenia, o ile dobrze wyczytałem, wojsk radzieckich, w którym to bunkrze siedzieli sobie radzieccy oficjele i nie tylko, i obserwowali to, co się działo na poligonie niedaleko stąd. I testowana była tutaj, może nie tyle testowana, co obserwowali sobie bombardowania na poligonie. Teren jest tak ukształtowany, że jesteśmy w tej chwili na dość wysokiej górze. To wszystko, co jest za mną, schodziło łagodnie w dół, otwierając tak naprawdę przestrzeń do oglądania. Z tamtej strony znajdował się poligon, a oni sobie to obserwowali. Idziemy do kolejnego bunkra. Dobra, no już wiemy, że jest bardzo głęboki i najprawdopodobniej dwupoziomowy. Co ja robię w życiu? Powtórzę to jeszcze raz. O, tu jest korytarz też bok jeszcze w dół, tak? Zdaję sprawę, jakie to jest wielkie, kurde, naprawdę. Miały rozmach ludzki. Mają rozmach. Mm.
Kierownik jesteś? Jesteś. Uparto. Czyli wszystko budowane znowu na zasadzie tych zakopywanych w ziemi kręgów, tworzących taki pół okrąg. No i w związku z tym, że widzimy tutaj szczyt, to znaczy, że jesteśmy na górnym piętrze i na pewno będzie zejście jeszcze niżej. Takie tu już są korytarze. Kolejny krąg w kręgu. Kamienny. Wracamy już do samochodu. Zgnojeni także koniec. Powiem szczerze, MRU to mi tak nie dało w kości, jak to chodzenie tutaj w tej temperaturze, po lesie i po tych schronach pod ziemią. A co pan Michał na ten temat ciekawego powie? Tak, ja powiem, że bardzo ciekawa wycieczka. Super wrażenia i wycieńczenie. Dobrze, wzięliśmy dużo wody. No, mineralnej. Bez tej wody to by było ciężko dzisiaj. Ale miejsce naprawdę ciekawe i tutaj w to miejsce rzadko kto dociera chyba, bo to już jest naprawdę, dostać się tutaj to już nie jest takie proste. I o ile w tym pierwszym schronie, w którym byliśmy dzisiaj, bywa dużo ludzi, to widać po napisach na ścianach, sprejowaniu i nie wiadomo czym jeszcze, no tak tutaj to już rzadko kto dociera naprawdę. Tym większa jest moja satysfakcja, że kolejne takie ciekawe miejsca mogłem zobaczyć. A wy razem z nami. No i idąc już w stronę samochodu, spotkała nas bardzo ciekawa rzecz. Szkoda, że tego w sumie nie nagrałem. Ale wracamy sobie drogą. Nie idziemy już przez las. Już trudno, słońce i tak nie świeci tak mocno. Pojawiły się w sumie chmurki, więc nie jest tak gorąco. Idziemy sobie drogą. Jedzie auto. Terenowe, zielone. Widzimy je z daleka. Mówię, na pewno jedzie pan myśliwy. Albo pan leśniczy, może tak. No i się nie pomyliłem. Jechał pan leśniczy. Zatrzymał się przy nas. Widząc nasze militarne stroje, nie musiał dopytywać, po co tutaj jesteśmy. Zapytał tylko, czy podobała nam się wycieczka po tutejszych obiektach. Mało tego, w związku z tym, że pamięta czasy, kiedy Wojsko Radzieckie tutaj stacjonowało, opowiadał nam wiele ciekawych historii o tym, co tutaj się działo. Jak te jednostki funkcjonowały, kiedy były likwidowane, jak Ruscy wyprzedawali część rzeczy i handlowali z mieszkańcami niedalekiej miejscowości. Bardzo sympatyczny pan. Pozdrawiamy pana leśniczego.